Droga Anno, pytasz się o wagę. Wejdź na asborowiecki.net i naciśnij tam, gdzie jest waga i odpowiedzi dla wag. I oprócz tego przejrzyj. Przejrzyj, tego jest mnóstwo, naprawdę. Te filmiki, ja wiem, że jesteś bardzo zainteresowana i cieszę się, że nie wiem, skąd pochodzisz, czy z Rosji, czy z Ukrainy, czy z Białorusi, bo tam piszecie cyrylicą. Muszę cię lekko... nie wiem, czy pocieszyć, czy prawdopodobnie w ofsetce będzie raz w miesiącu rozmowa po rosyjsku. Powodem tego jest bardzo dużo Rosjan, czy rosyjskojęzycznych osób. Ja tutaj, ja rozumiem, że ukraiński, a białoruski to jest inny, ale moskiewski też jest innym językiem. I wiesz, chciałbym poświęcić tutaj, bo wy wszyscy się rozumiecie. My nie zawsze się rozumiemy. Dodatkowo u nas w Polsce jest lekki wstręt do języka rosyjskiego, wiesz, przez lata, bo byliśmy pod okupacją rosyjską, tak to można by było nazwać, bo wiesz, w tej chwili to się wyjaśnia, że to nie była okupacja rosyjska. I w tej chwili nawet są osoby, które by chętnie wróciły, ale to jest powód, no co tu ukrywać, ale wspaniałego człowieka, jakim jest pan prezydent Jelcyn. Zresztą uważam go za wybitnego władcę Rosji. Nazywam go władcą Rosji, bo Rosja to jest przede wszystkim stan umysłu, tak jak wszyscy wiemy o tym. Ale wiesz, jeszcze jedna rzecz. Rosjanie są bardzo specyficzni. To nie ma wspanialszych ludzi jak Rosjanie. My to nazywamy słowiańską duszą. Rosyjska dusza jest przeogromną duszą. Wiesz, pamiętam moją ciocię Nastię, która była z Grodna, dokładnie mieszkała w Grodnie. I zawsze mówiła po rosyjsku, zresztą moja babcia płynnie mówiła po rosyjsku, zresztą miała egzamin zdany jako nauczyciel. Jako nauczyciel, tak, robiła wtedy, za tych czasów zaboru rosyjskiego, robiła papiery nauczyciela i zresztą miała, jak i mój dziadek, mojej babci mąż tutaj. A ciotka, ciocie przywiózł brat mojego dziadka z Grodna, no i ciotka zawsze zaciągała i świetnie mówiła, bajki czytała. Zresztą za moich czasów, wiesz, było mnóstwo bajeczek takich rosyjskich, wspaniałych, pisanych bukwami i moja babcia bardzo dużo mi czytała. I wiesz, zawsze teraz patrzę z perspektywy, jak ja czytam te same bajki po polsku, a moja babcia czytała po rosyjsku i automatycznie tłumaczyła po polsku. To jest umiejętność wielka, wspaniała, wiesz, od razu zrobić to tłumaczenie i wiesz, nie pomylić się w tych słowach, a przecież tak bliskie są nasze słowa. Żyć, chociażby mówimy żyć. Rosjanie troszeczkę inaczej mówią żyć. I uciekają tak tylko. To jest wspaniałe, tak mówił przecież też nasz wielki wódz Józef Piłsudski, zaciągał. No zresztą tam bardzo długo był. I wiesz, jeżeli patrzymy na ten język, my mamy, nasz język polski jest twardym językiem, zimnym językiem, kiedy właśnie tutaj im bliżej tej białostoczyzny, tego takiego właściwie środka Polski, bo przecież Polska to dużo dalej, to ach, łezka się kręci. Bo to nie chodzi o ziemię, to nie chodzi o ziemię, to chodzi o słowo, o żywe słowo, gdzie są Polacy. Przecież my robiliśmy ekspansję, nas wywożono na Bajkał, nas wywieziono na Kaukaz, nas wywieziono do Czeczenii, gdzie Czeczeńcy pokazywali mi cudowne papiery z przepięknymi nazwiskami polskimi. To wszystko była zsyłka.
I przecież ci ludzie zachowali i są dzisiaj, są Polacy gdzieś daleko w Argentynie, którzy właśnie mówią taką polszczyzną, taką inną. To jest przede wszystkim dla tych ludzi, którzy budują ten język nasz. A dzisiaj ten język jest właściwie zniesmaczony, taki nieładny, bo powinniśmy dojść do właściwie te wszystkie grupy językowe z języka słowiańskiego, znaczy słowiańskiego ja bym nie chciał mówić, bo wolałbym powiedzieć z języka cyrylicy, dążyć do wspólnoty, do jakiejś jedności, tak jak w Esperanto chociażby, czy to są tylko marzenia, to są tylko próby jakieś takie, ale przecież po co te różnice? Po co tworzyć chociażby tutaj? A popatrz. I ty mówisz jako waga. Waga jest równowagą. Waga jest opozycją dla wagi. Jest wspaniały Mars. Ten wspaniały Mars daje zupełnie inne odczucia i wiesz, o zupełnie inne działania. Te działania powinny być zawsze prowokowane. Te działania powinny być wymuszane, bo wiesz, pomiędzy Marsem a Wagą jest taka cicha wojna bycia razem. I pomiędzy znakami poszczególnymi, tak jak byk ze skorpionem, tak jak bliźnięta z strzelcem. To jest wszystko na innych poziomach. I popatrz sobie, ty jako Waga, właśnie tutaj poprosiłaś mnie, dlaczego takie krótkie są? Wiesz, YouTube czasami wymaga bardzo krótkich, czasami wymaga bardzo długich. Od czego to zależy? Jeżeli chcemy zarabiać, potrzebujemy tych wstawek, wiesz, i dopiero właściwie od, nie pamiętam od iluś minut, można zaliczyć film do tego działania. Jeżeli te filmy są, ale były momenty, że specjalizowaliśmy się, wszyscy youtuberzy, bardzo krótki wypowiedział, bo po pierwsze ludzie nie mieli czasu. Znaczy osoby ogląda YouTube, znaczy nie youtuberzy, tylko osoby, które oglądały, potrzebowały krótkich relacji, odpowiedzi, błyskiem. Wiesz, to takie amerykańskie. Wiesz, jak oglądasz film amerykański, to masz tak ciach, 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 ciach. Patrz, to tylko ręka, ale tutaj twarz, tam, gdzie indziej, to już leci, to tam gdzieś coś. I wiesz, i kiedy ty jesteś, masz filmy Szołochowa, które tak szalenie wolno się ciągną, te historie obrazowe, ta zaduma, to pomyślenie, kiedy nam się te szare komórki łączą, te synapsy gdzieś tam, one docierają do nas, że w tym momencie on oddycha, że on ożyje tą przestrzenią, tą chwilą pustego myślenia, tej pustki takiej, która ta pustka jest potrzebna po to, żeby w tym momencie przebiegły wszystkie twoje neurony przez wszystkie możliwe miejsca, jakie czujesz, od odcisków gdzieś tam na stopie po ból włosa. I to jest właśnie ta akupunktura, która przyszła z tak daleka. A przecież nie ma nic piękniejszego jak słowo, które daje życie, daje miłość, ale także i odbiera życie i odbiera miłość. Bo słowo jest najważniejszą rzeczą, to jest to słowo, które jest wpisane w tą największą księgę, najważniejszą, ten punkt. I teraz ty czujesz tą odległość, a my żyjemy jednak w tym klimacie, wiesz, Coca-Coli, Pepsi-Coli i Fanty. I widzisz, i to trzeba tak i ciach, 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 i rach, ciach, ciach. I będzie nowa lika, nie? Rach, ciach, ciach. I jeszcze lepsze, tak? I rym, cym, cym. Był taki kiedyś kabaret. A tutaj Szołochow się kłania. A tutaj się kłania... Ach, ta literatura radziecka. Przepraszam, rosyjska. Boże, co ja mówię?
kolega tutaj, jakiś filolog mnie nie wybaczy. Jaka radziecka, co ty gawarujesz? No tak, no, nie zapomniał, że to można tak, paniac. A, no, tak, nie, widzisz, już, bo my zapomnimy, a u was, słuchaj, ja nie zapomnę, jak w Rosji jeden Rosjanin mówi, że on zapomniał. Ja myślałem, że go zatłukał, wiesz? I dopiero drugi Rosjanin, który był polskiego pochodzenia, wytłumaczył mi, że zapomniał, to znaczy zapamiętał. A mnie się to ciągle myli nadal. Ach, to stan umysłu jednak, wiesz, Rosja. I wcale ci się nie dziwię, że brak ci tych filmów. Proszę cię, wejdź, znajdź asborowiecki.net. Asborowiecki.net i tam zobaczysz, tam masz z boku. Ja już dawno tej strony nie poprawiałem. Ja tam chyba z półtora roku nie byłem, bo tam zaatakowano tą stronę, wiesz, i nie to, że się boję, tylko wiesz, na YouTubie jest część tylko, a tam będziesz miała zaszeregowane, a potem będzie ci łatwiej. A jak już to, to masz tam mnóstwo tego wszystkiego. Wiesz, ja nie wiem dlaczego, ale ostatnio nie sprawdzałem, ile jest tych filmów, ale tam powinno być już nie zupełnie tam, bo w sumie to filmów jest mnóstwo, tylko wiesz, one są w różnych miejscach usytuowane, tylko bardzo często to są te same filmy albo różne filmy, ale to jest chyba skarbnica, ja nie wiem, czy merytorycznych filmów powinno być koło 2000. Merytorycznych, takich typowo, wiesz, bo nawet jeżeli jest to na spacerze, czy jest to tutaj na leżaczku, czy jest to, te cykle są, to one są tylko dlatego, żeby je podzielić, wiesz, żeby nie było tych ciągle, bo tam są odpowiedzi dla, i wiesz, odpowiedzi dla Krysi, dla Marysi, dla Piotra, czy tam kogoś, nie pamiętam, ale tam jest ogromna ilość tych filmów. I teraz, jeżeli byśmy zrobili pogaduszki, weź zobacz, ile jest pogaduszek. Te pogaduszki są przeogromne. Nie wiem, tam jest chyba prawie 300 filmów. Nie jestem pewien, czy 200, czy 300, ale chyba około 300 jest w pogaduszkach. Przecież na spacerze już się zbliżamy do bardzo dużo, już wielu filmów. Teraz jest w fotelu, jest już sporo, potem z fotela jest, a teraz powstaną te audycje, które, no wiesz, będą te ileś lat prowadzenia doprowadziło do tego, że wiesz, będą całe godzinne, znaczy nie dwugodzinny będzie ten program, czyli prawie codziennie 2 godziny będę na antenie odpowiadał na dane pytania, tylko one będą, widzisz, tak jak będzie czas wagi, to będziemy rozmawiać tylko o wagach. Jak, oczywiście, że będą dni, gdzie będą osoby mogły dzwonić i będzie temat. Oczywiście, że tak. W tych 2 godzinach na przykład, jak poznać chłopaka, czy jaki znak dla dziewczyny najlepszy, czy dla ciebie, czy masz chłopaka, sprawdź go, czy będziecie razem, czy to nie jest, czy jeżeli masz chłopaków i chcesz wybrać, to którego, to losowanie, wiesz, bo to jest podstawa właściwie tej królewskiej wiedzy, tego będzie sporo. No, słuchaj, wszystko w praniu, wszystko przed nami, także bardzo dziękuję ci tutaj. Ja wiem, że masz kłopot z językiem, pewnie moim, bo musisz go u siebie przerobić na ten język. Nie wiem, kim jesteś, ale pozdrawiam cię i bardzo dziękuję. I tak, proszę cię, jako waga, poszukaj. Tylko pisz, albo jak będzie program, to dzwoń, jeżeli jesteś w Polsce. A jeżeli jesteś tu w mieście Łodzi, no to zadzwoń po prostu. Ja, no, ciekaw jestem. Powodzenia i pozdrowienia dla przemiłej wagi, która urodziła się i
pisze w cyrylicy. Trzymaj się, cześć.